Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, jak pani trafiła na kwarantannę? Czy ten kontakt z panem ministrem był na tyle bliski, że musiano panią wysłać na kwarantannę? To znaczy, ja się widziałam z nim 9 marca, w poniedziałek spotkaliśmy się u mnie w biurze, dlatego że zawsze te poniedziałki dla ministrów i dla posłów są takie, że oni są jednak na miejscu, mają swoje dyżury tutaj na miejscu u siebie w biurze, a my też dlatego, że pan minister Woś zajmuje się środowiskiem, a ja też jakby z poziomu województwa też zajmuję się środowiskiem, więc do tego spotkania doszło. Rozmawialiśmy przez dłuższą chwilę, ta rozmowa trwała prawie godzinę, więc ja nawet nie pamiętam, czy myśmy się przywitali, bo rzeczywiście dużo się działo, więc nie wiem nawet, czy podałam rękę, natomiast dla nas ta informacja później w poniedziałek o tym, że pan minister zakaził się, jest zakażony koronawirusem, spowodowało, że zrobiło nam się ciepło wszystkim, mnie w szczególności, więc ja zaraz tego dnia, tego samego wieczora poddałam się badaniu, pojechałam do szpitala i poddałam się badaniu i rzeczywiście zapytałam też o to, czy to jest jeszcze ten czas inkubacji, czy jest jakieś zagrożenie. Natomiast panie wykonały ten test, i czekałam na wyniki tego testu. Natomiast już zaraz po teście wprowadziłam wszystkie te zasady takie bezpieczeństwa, że jakby się odizolowałam i czekałam na wyniki testu. Na szczęście one się okazały negatywne. Jak wygląda wykonanie takiego testu? Ja miałam tak, że oczywiście poproszono o to, żebym założyła maskę, tak żeby też uchronić innych pacjentów, którzy wtedy też mieli badania. Zbadano mi jakby pojemność płuc, taką saturację. Dodatkowo miałam badanie takie osłuchowe, pani doktor mnie osłuchała i pobrała mi wymaz z gardła. Czyli na takiej szpatułce do gardła, więc jest to kompletnie bezbolesne, trwa to chwilę, ale potem trzeba czekać jednak na te wyniki badań, one nie są natychmiastowe. Tak się zastanawiam, jak się czuje człowiek, który mógł się zarazić wirusem, który uśmiercił prawie 9 tysięcy osób w tej chwili. No i sieje panikę i paraliżuje Europę. Ja się przyznam, że miałam taki moment, że się trochę przestraszyłam, dlatego że nawet może nie o siebie, ale ja jako członek Zarządu Województwa Śląskiego, my odbywamy naprawdę dużo spotkań, otwieramy konferencje, spotykamy się też z pracownikami urzędu, z dyrektorami. Tego dnia też trwały wszystkie odprawy, bo ja zawsze w poniedziałki mam takie odprawy resortowe, więc spotkałam się ze wszystkimi swoimi dyrektorami, nie tylko podległych departamentów, ale też jednostek, które mi podlegają. I to jest takie rutynowe, cotygodniowe spotkania, które są. I to są osoby też w różnym wieku. To nie są tylko osoby, które mają po 20 czy 30 lat, ale mam też osoby starsze. Czyli wiem o tym, że one są w tej grupie zagrożenia. Więc właściwie myślałam o tym, żeby nie zakazić kogoś, kto mógłby tą chorobę przechodzić bardzo trudno. Też myślałam o jakby tej części senioralnej, mojej rodzinnej. Więc którą już dawno odseparowałam i jakby wprowadziliśmy tutaj takie zasady naprawdę dużego bezpieczeństwa i niewychodzenia z domu i rzeczywiście tylko nie wiem, jakiś spacer z daleka od ludzi. Więc przyznam, że jak wsiadłam w samochód i jechałam, to miałam różne myśli w głowie, ale przyznam, że dla mnie taką radością, znaczy jakby ten stres minął w momencie, kiedy się dowiadywałam, że moi koledzy w zarządzie dostawali już negatywne wyniki, więc pomyślałam sobie, że jeżeli tak się zdarzy, to nie mogę być wyjątkiem, bo to było kilka osób, to i pan marszałek, i pozostali członkowie zarządu, i pani sekretarz, która też województwa śląskiego, która też miała kontakt z panem ministrem, więc myślę, że wtedy trochę tak to ciśnienie zmalało i potem już spokojnie czekałam na te wyniki. Natomiast to są procedury. Ja nie jestem taką osobą, która jest objęta kwarantanną, tą, którą przechodzą te osoby, które dzisiaj czy od niedzieli przechodzą granicę naszego państwa i nie mają badań. Ja mam wynik ujemny, natomiast są procedury sanepidu, że jednak przez te jeszcze kilka dni, czyli ja mam do poniedziałku włącznie, jakby zachować takie warunki bezpieczeństwa, czyli być przynajmniej metr od wszystkich osób. Często myć ręce, mam zawiadomić, taką też dostałam tutaj decyzję, że jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek objawy, to mam oczywiście zaraz zawiadamiać sanepid o tym. Natomiast zapewniam Państwa, czuję się doskonale, ciągle pracuję. Właśnie przed chwilą skończyliśmy dwugodzinną telekonferencję zarządu.
zarządem i ze wszystkimi pracownikami urzędu, dyskutowaliśmy wszystkie sprawy, więc dużo się dzieje i jedyne, czego mi brakuje, to tego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, no i tego, że jest piękna pogoda, ja niestety nie mogę wyjść do ludzi. Fajnie. Życzę dużo zdrowia. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.